Wspomniałaś o dzieciach, bo zauważyłam, że bardzo często kobiety, które nie mają dzieci, są pytane dlaczego, czy nie żałują i tak dalej. Aleksandra Kwaśniewska też dość często wypowiada się w tym temacie. Czy ciebie na przykład był taki etap, na przykład właśnie denerwowały pytania dziennikarzy o to, kiedy dziecko i dlaczego jeszcze tego dziecka nie ma? Nie, nie. Ja, wiesz, ja jestem taką osobą, myślę, że bezkonfliktową i jakby nie obrażam się o tego typu pytania. Ja mówiłam już wielokrotnie, że to nie tak, że ja nie miałam instynktu macierzyńskiego, że nie chciałam walczyć o to, żeby mieć dziecko. Mój mąż ma dziecko z pierwszego małżeństwa. Natomiast jakby pogodziłam się z faktem, że po prostu tak jest, że to się nie wydarzy. Więc jakby nigdy nie byłam taką zazdrosną, kto się mówi, koleżanką, która, nie wiem, Boże, miałam, nie wiem, byłam zazdrosna, że moja koleżanka, nie wiem, ma dzieci, że ma jakąś pełną rodzinę. Mało tego, te wszystkie, te dzieci tych moich przyjaciół, kolegów czy koleżanek, one uwielbiają ciocię Monikę. Więc ja... Wystarczy to, że mam przyjaciół, którzy mają dzieci, no i mają taką fajną ciocię, no.